Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale pogodowym. Zawsze lubimy analizować bardzo ciekawe rzeczy, które dzieją się w pogodzie. Dla mnie, mam nadzieję, że też dla wielu z Was, dla tych osób, które bardzo lubią ogólnie patrzeć w niebo i interesować się pogodą, mam nadzieję, że te materiały, te analizy są ok. Dlaczego? Dlatego, bo pogoda zawsze jest piękna, zawsze jest dynamiczna, zawsze coś ciekawego w tej pogodzie się dzieje i warto, naprawdę warto to obserwować. 13 stycznia temperatury na północnym zachodzie i na zachodzie delikatnie powyżej zera, od 1 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza. Po tych bardzo silnych mrozach nie ma już śladu, jedynie na północnym wschodzie minus 8 do minus 9 stopni Celsjusza, na południu minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza i tam ta pogoda jest taka troszeczkę, no bym powiedział, chłodniejsza, no ale to w kolejnych dniach. Będzie się zmieniać. Moi drodzy, z północnego zachodu kieruje się do nas cały czas jest wpychane to cieplejsze powietrze z nad morza północnego. Tak wygląda właśnie ta cyrkulacja niżów, która zaciąga tutaj nam te cieplejsze powietrze z tego morza północnego w kierunku Polski, ale to się też zaczyna zmieniać. Szczególnie na wyższych wyższych warstwach atmosfery, bo o ile przy samym gruncie te temperatury są bliskie zeru. O tyle zdecydowanie wyżej mamy powietrze arktyczne. To spowoduje, że w poniedziałek będzie bardzo dynamicznie w pogodzie, szczególnie w Niemczech, ale też w Polsce, w Polsce północno-zachodniej, w Polsce północnej. Ale do tego zaraz przejdziemy. Jak widzimy, w sytuacji barycznej nad Skandynawią, nad Morzem Bałtyckim mamy niże i te niże się kłębią, ale jeden z nich będzie wyjątkowy. Jeden z nich będzie bardzo głęboki, pogłębi się do i ciśnienie spadnie do 975-76 hektopaskali i on będzie przechodził w poniedziałek nad Morzem Bałtyckim, bardzo blisko naszych granic, następnie nad Litwę, Łotwę. A jeszcze wcześniej prawdopodobnie obwód Królewiecki. Ja przepraszam, że wcześniej powiedziałem Kaliningradzki. Moja wina, bo kiedy się uczyli w szkołach Kaliningradzkich. Ja jestem stary dziad, już wiecie, po prostu w głowie mi to utkwiło. Oczywiście, obwód Królewiecki i dalej będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim. Moi drodzy, ta cyrkulacja będzie zaciągała do nas powietrze. Te powietrze również będzie zaciągała chłodniejsze. Co prawda na razie jeszcze ciągnie, tutaj dociera do nas te powietrze powyżej zera nad Morza północnego, ale z każdą kolejną godziną poniedziałkową tego powietrza będzie coraz mniej ciepłego, natomiast coraz więcej tego chłodnego. Bardzo chłodno będzie nad Skandynawią, nad Norwegią, nad Szwecją, nad Finlandią, tam te temperatury znów spadną poniżej 20-23 stopni Celsjusza, ale na razie, przepraszam, te chłodne powietrze powietrze do nas nie dotrze. Na razie będziemy mieli tamte powietrze cieplejsze. My natomiast przejdźmy, właśnie wyznieśmy się na 5 km do góry nad miejsce, w którym mieszkamy i zobaczmy, co tam się dzieje z temperaturami, bo to będzie bardzo istotne dla tego poniedziałku. Jak widzimy, mamy tu bardzo chłodne powietrze. Mamy tu arktyczne powietrze, które jest bardzo, dynamiczne, ściągane, bardzo dynamicznie ściągane do Niemiec, do Polski. 15 stycznia będziemy mieli taką właśnie sytuację, że te bardzo chłodne powietrze, to powietrze wręcz arktyczne, będzie spływało na wysokości 5 km do Niemiec, do Polski, u nas w Polsce północno-zachodniej. Ciśnienie, znaczy ciśnienie, przepraszam. Temperatura na tej wysokości może spaść do minus 38, minus 39, a nawet minus 40 stopni Celsjusza. Tu możemy dokładnie to zobaczyć minus 38, minus 39, minus 40. Im dalej na południowy wschód, tym te temperatury będą wyższe. Na południowym wschodzie minus 27 stopni Celsjusza. Przypominam, raz jeszcze, zobaczcie sobie u góry. To jest temperatura na wysokości 5,5 km. Ona jest bardzo istotna, ponieważ ona przyczyni się do tworzenia się komórek konwekcyjnych i tworzenia się burz śnieżnych, które w poniedziałek jak najbardziej mają szansę się pojawić. Co więcej, na krańcach północno-zachodnich, na wybrzeżu... Tam mamy jeszcze energię potencjalną dostępną drogą konwekcji, która może wynieść od 30 do 50 bądź 70 J na kilogram. To spowoduje, że tam jest, będzie największa szansa na te burze śnieżne, na te komórki konwekcyjne. Powiem Wam, że jestem podekscytowany tym, bo bardzo zawsze lubię to obserwować i to zawsze pięknie wygląda, więc z aparaty w dłoń i w poniedziałek naprawdę warto patrzeć w niebo. Zerknijmy sobie, ja tu przeanalizowałem już różne modele numeryczne i nie będę wam zasy, Was zasypywał tymi wszystkimi modelami, tylko wybrałem ten, który moim zdaniem najbardziej będzie się sprawdzał. No i zerknijmy sobie, czy to model ECMWF, czy model GFS, czy model SWISS pokazują, pokazują bardzo podobnie. W poniedziałek podczas wędrowania z zachodu na wschód front, tego niżu, centrum tego niżu, będzie przynosił na początku na północnym zachodzie, następnie w centrum, następnie na północnym wschodzie komórki konwekcyjne i pasma konwekcyjne, z których będzie sypał śnieg, bądź będzie padała krupa śnieżna. W Polsce północnej, w Polsce centralnej jest największa szansa na powstanie również burz śnieżnych. Może inaczej. Komórek konwekcyjnych, z których będą padały wyładowanie. No ale równie dobrze można powiedzieć, że to są burze śnieżne. Co więcej... Porywy wiatru przyspieszą znacząco. I tu znów 15 stycznia porywy wiatru na początku w Polsce północno-zachodniej, następnie zachodniej, potem Polsce centralnej i na koniec wschodniej. Od 50 do 60 bądź nawet 65 km na godzinę. Na wybrzeżu 70 do 80 km na godzinę. Co bardzo ważne, podczas przechodzenia komórek konwekcyjnych te porywy wiatru jeszcze o 10-20 km na godzinę mogą przyspieszyć. Na to warto zwrócić uwagę. Północny zachód, północ Polski, tam szansa na te burze będzie największa. Opady śniegu, które 15 stycznia się pojawią, najwięcej, znaczy ich najwięcej będzie w Polsce północno-zachodniej. Generalnie ten obszar od łodzi na północ i północny zachód on będzie charakteryzował się największą szansą na powstanie tych burz, największą szans, szansą na pasma konwekcyjne, no i na, akumulację, na dużą akumulację śniegu. W Polsce północno-zachodniej tego śniegu może napadać najwięcej. Tam opady, to jest co prawda w milimetrach, 10 do 15 milimetrów, no ale można tutaj przeliczyć sobie, że tego śniegu może spaść no, dosyć dużo. Tam szczególnie tutaj okolice Kościerzyny, również Chojnice, Olsztyn, tam może tego śniegu spaść najwięcej. Tutaj możemy sobie wziąć... Obroty zmiany pokrywy śnieżnej już tym razem w centymetrach, i zobaczmy. Ta. To... Te dwa, te dwa wyliczenia bardzo dobrze się tu będą pokrywać. Najwięcej będzie padało nad morzem, no to nad morzem pokrywy śnieżnej nam nie przybędzie. Natomiast nad lądem już tak i widzimy, że na południe od Koszalina może nam przybyć 5 do 7 bądź 8 cm śniegu, lokalnie 10 cm śniegu. Również widzimy w Polsce Południowo-Zachodniej możliwość tutaj tego zwiększenia. Ilości śniegu. Natomiast to, co jest istotne, to te pasma. Te pasma wskazują na to, że będą nam przechodziły właśnie te komórki konwekcyjne, z których mogą padać wyładowania. Więc tu musimy właśnie zwrócić uwagę. Na kolor zielony to jest ubytek pokrywy śnieżnej, no i w Polsce południowej tego śniegu ubędzie o jakieś 2 cm. Dajcie znać w komentarzach, czy tą mapę zawierać w prognozie pogody w okresie zimowym, bo sądzę, że Wam się może jak najbardziej przydać. Kolejne Dni, zerknijmy sobie na temperatury, no i tutaj w tym wypadku mamy Warszawę, i w przypadku temperatur do 15 mamy te temperatury zbliżone, czyli około 0 stopni Celsjusza. Potem widzimy już taki delikatny spadek tych temperatur minus 3, minus 4 stopnie Celsjusza, potem znów wzrost i znów delikatny spadek. Więc mamy taką pogodę typowo mieszaną trochę zimy, trochę lata, nie za dużo, ale. Po 20 być może pojawi się blokada wyżowa, o czym też za chwilę. Zobaczcie, jeśli chodzi o ciśnienie dla centrum Polski, będzie się wahało w granicach tysiącach paskali więc te dołki to są niże, które będą wędrowały niedaleko właśnie centrum Polski, może niedaleko, będą wpływały na pogodę w centrum Polski, no ale potem już taki... Konkretny wzrost ciśnienia do 1000 prawie 40 hektopaskali, no i to ciśnienie może się dosyć długo utrzymać. Będzie to być może, to przeanalizujemy w oddzielnym materiale. Kolejny, kolejna blokada wyżowa, dominacja wyżu nad Europą, no coś jak z ostatnim wyżem Hanelor, no ale zobaczymy. Jeśli chodzi o opady, w tym wypadku dla Warszawy, w następnych godzinach tych opadów będzie trochę i do 15 no, może spaść 6 do 8 mm ale mówimy tutaj o śniegu, nie chodzi o wielkość śniegu, tylko o ilość po prostu wody w tym e ewentualnie śniegu, więc tutaj tego śniegu trochę więcej. No i potem jeszcze większe opady. 18 stycznia i to już zdecydowanie większe. No i potem widzimy prawdopodobnie 20 stycznia. Ten 18 stycznia sobie omówimy, 20 sobie również omówimy w kolejnych materiałach, więc jak chcecie to po prostu zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. No i porywy wiatru. Porywy wiatru 15 mogą być dosyć silne lokalnie do 60-65, a w momencie kiedy będą przechodziły komórki konwekcyjne 70-75. Potem delikatne uspokojenie w pogodzie, jeśli chodzi o te porywy wiatru. Modele są dosyć niespójne, więc nie chciałbym tutaj za bardzo wychodzić w przyszłość i po prostu mówić głupoty. Moi drodzy, dziękuję za to, że byliście na tym materiale. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Pogoda to jest to, co kochamy, więc bądźcie po prostu z nami. Pozdrawiam serdecznie.